wypadek samochodowy, do którego doszło w sobotę między 'Błytnicą a Głębokiem, był sprawą, o której mówiła cała Polska. Pojazdem jechała para, mąż zmarł od razu. Kobieta natomiast całą noc czekała na pomoc. 'Siedząc zakleszczona obok zmarłego mężczyzny. Wypadek samochodowy, do którego doszło między 'miejscowościami Błytnica i Głębokie, poruszył Polaków. Pojazdem jechały dwie osoby, małżeństwo. Mężczyzna siedzący za kierownicą zginął na miejscu. Kobieta na miejscu pasażera musiała natomiast czekać na pomoc całą noc. Była zakleszczona na przednim siedzeniu w taki sposób, że nie miała możliwości wezwać pomocy w żaden sposób. Całą noc zmuszona była nieruchomo siedzieć zakleszczona na fotelu. Zaraz obok swojego zmarłego męża. Wypadek samochodowy w Lubuskiem. Tragiczny wypadek samochodowy miał miejsce w sobotnią noc. Około godziny 23 samochód wpadł na drzewo między 'miejscowościami Błytnica i Głębokie w Lubuskiem. Jak wiadomo, mężczyzna zmarł na miejscu. Kobieta natomiast została zakleszczona na przednim siedzeniu. Gdzie pozostać musiała aż do rana. W niedzielę wrak samochodu odnalazł grzybiarz. Który zawiadomił odpowiednie służby. Kobieta przez cały ten czas miała nie stracić nawet przytomności. Pomoc przybyła za późno. TVN24 informuje, że 26-latka ostatecznie zmarła w szpitalu w Zielonej Górze. Gdzie przewieziona została dopiero w niedzielę rano. Trafiła do nas przytomna, ale w stanie bardzo ciężkim. Została od razu przekazana na oddział intensywnej terapii. Poinformowała Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik szpitala, po czym dodała. Mimo kilkunastogodzinnej walki lekarzy o jej życie, niestety nie udało się jej uratować. Podano również informację, że kobieta miała wielonarządowe urazy i nie dało się jej uratować. Ostatecznie kobieta zmarła wczoraj wieczorem.